Polsce każdego roku geolodzy tworzą dokładne trójwymiarowe mapy, nawet kilkuset kilometrów kwadratowych skał leżących kilka kilometrów pod naszymi stopami, szukając w ten sposób ropy i gazu. Jednak żeby sprawdzić, czy gaz rzeczywiście znajduje się w wytypowanych przez geologów złożach, a później zacząć go wydobywać, niezbędne są wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w końcu także wydobywcze. Aktualnie znajdujemy się na terenie Wielkiej Drogi Lewko-Osie, oddalonej około 40 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Dotychczas prowadzone badania sejsmiczne i wiercenia na tym terenie wskazują na występowanie złoża gazu ziemnego i właśnie po to prowadzimy te wiercenia. Planowana głębokość tego otworu jest ponad 3 km. Aktualne wierty dobowe, czyli prędkość wiercenia, mamy około 100 do 150 metrów, w zależności od twardości skał, które przewiercamy. Jeżeli wyniki tego odwiertu okażą się pozytywne, trzeba będzie wykonać jeszcze kilka innych. Gdy i one zakończą się powodzeniem, przynajmniej część z nich może zostać przekształcona w odwierty wydobywcze. W tej części kraju najczęściej odkrywany jest gaz zaazotowany. Azot można odseparować od metanu albo wykorzystywać gaz z jego domieszką lokalnie. Z takiego właśnie paliwa Polska Grupa Energetyczna produkuje energię elektryczną i ciepło w Gorzowie Wielkopolskim.